Paweł Buzałat, nasza duma i chwała, tak się kiedyś w Gdańsku mówiło. Dzisiaj jesteśmy z wizytą u Pawła w Ludzinie i sobie właśnie troszkę o tej Lechii Gdańskiej, o piłce pogadamy. Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich kibiców. Wszystkim dziękujemy za to, że zdecydowałeś się nam udzielić tego wywiadu i że poświęcisz nasz ten czas. I może właśnie zacznę nawiążę do tego, co powiedziałam o tym, że byłeś w Gdańsku taką postacią bardzo rozpoznawalną, taką ważną. Czy rzeczywiście czujesz się takim lechistą z krwi i kości? Gdzieś tam to biało-zielone serce nadal masz? Zawsze odróżniam rzeczy, bo nie chcę się uważać, że jestem mega lechistą, bo po prostu nie spędziłem całego życia w Lechii, tak? Lechistą może się uważać Mateusz Bąk czy Piotr Wiśniewski, gdzie tyle lat byli. Dla mnie cały czas bije serce biało-zielone i tak dalej, ale nie jestem z typem człowieka, który mówi, że o, ja to jestem legenda czy coś tego klubu. Po prostu swoje dla tego klubu zrobiłem, kibicuję nadal i zawsze będę miał sentyment do tego klubu i mówię, i to jest jedyny klub w Polsce, który mi dał najwięcej, można powiedzieć, w swojej karierze. Dlatego na pewno to jest ważny klub dla mnie i zawsze mam do niego sentyment i będę miał, ale nie chcę się uważać, że jestem jakiejś tam legendą tego klubu, bo ponieważ no nie byłem tyle lat, nie byłem aż tak, można powiedzieć, ważną postacią w tym klubie, żeby się tak uważać. Są ważniejsze postaci i bardziej wybitniejsze postaci ode mnie w klubie, także czy były w klubie, dlatego na pewno cieszę się, że jestem dobrze zapamiętany, zawsze ten klub będę miał w sercu i oby tak cały czas było, że będę miał jakiś dobrze kibice będą o mnie wspominali i to jest najważniejsze, bo zawsze mówię, że lepiej krócej grać, a być dobrze zapamiętanym i do dzisiaj jak jestem w Gdańsku, czy to zawsze miło się wraca i miło się do klubu też wraca i miłe też mam wspomnienia, bo zdarza się, kibice jeszcze mnie rozpoznają na ulicy, także to jest na pewno coś fajne i to mi daje taką satysfakcję, że coś dobrego dla tego klubu zrobiłem. Ale mówię, ja stąpam twardo po ziemi, nie mówię, że jestem jakąś tam, nie wiem, jaką postacią, którzy kibice muszą mówić, o to jest ten nasz człowiek. Powiedziałeś o tych wspomnieniach, to może właśnie zapytam o takie jakieś największe wspomnienie, czy jedno z ważniejszych wspomnień, które masz teraz w głowie właśnie na hasło Lechia Gdańsk. No myślę, że będę trochę nudny i to będzie, jeżeli chodzi, bo już nieraz o tym wspominałem, to pierwsze derby po powrocie do Ekstraklasy, tak? I, bo po pierwsze to były pierwsze derby, jeszcze na starym stadionie, można powiedzieć, Arki. No, czy Arki to był stadion, to nie do końca można tak powiedzieć. Ale też ja byłem ważną postacią i przyczyniłem się do tego, że wygraliśmy ten mecz. To pierwszy mecz i później cała otoczka od samego wyjazdu ze stadionu, cała otoczka po powrót na Traugutta, gdzie kibice nas witali. Na pewno to był taki jeden z ważniejszych dla mojej osoby wydarzeń, bo zyskałem jeszcze więcej, można powiedzieć, sympatii wśród kibiców i wszystkich ekspertów i tak dalej. I to na pewno był ten punkt kulminacyjny, ale ja uważam, że całość mojego pobytu w Lechii nigdy nie będę narzekał. Było mi dobrze i nawet bardzo dobrze. To był jedyny klub w Polsce, którym spędziłem najdłużej i do dzisiaj mam sentyment i cały czas ten sentyment będzie. Poruszyłeś właśnie wątek tych pierwszych derbów po powrocie do Ekstraklasy. Też były pierwsze derby historycznie na poziomie w ogóle Ekstraklasy między Lechią a Arką. W ogóle ta kwestia derbów dla ciebie jako właśnie człowieka o biało-zielonym sercu, jak powiedziałeś. Jakie emocje ci towarzyszyły właśnie wchodząc na boisko w takich spotkaniach przeciwko Arce i później na przykład strzelając bramkę? Jakie to było dla ciebie przeżycie jako dla piłkarza? No pewno jedno z większych, bo to były takie pierwsze moje derby z prawdziwego wydarzenia. Kiedyś grałem jeszcze, będąc piłkarzem Lecha, w derbach za Mikowronki, ale to nie były prawdziwe derby, tak? Prawdziwe derby to była Lechia Arka i to było od samego początku naszego przejazdu z Gdańska do Gdyni, gdzie na początku spotykaliśmy na jadąc autobusem kibiców Lechii. A później już było to napięcie rosło, gdzie kibice Arki szli na stadion i jechaliśmy autobusem i zawsze mówię, że lepiej się gra, jeżeli przeciwnik cię nienawidzi, czy kibice cię nienawidzą,
I tak w tym przypadku było. Ta adrenalina rosła już w autobusie, jak jechaliśmy, już było czuć. Już była taka ekscytacja, każdy z nas chciał wyjść na to boisko. I na pewno to były takie pozytywne emocje, przekładane w nutkę niepewności, bo nie wiadomo nigdy, co się wydarzy na boisku, ale myślę, to był takie coś, co życzę każdemu młodemu piłkarzowi, żeby takie coś przeżył. Też była inna sytuacja wtedy. No, my byliśmy klubem, który wszedł do ekstraklasy, Arka już w tej ekstraklasie była, można powiedzieć. I my byliśmy takim jeszcze dopiero rosnącym klubem, tak? Lechia nie była jakimś potentatem, byliśmy średniakiem w tej lidze i na pewno to też był większy splendor dla nas, dla Lechii, że pojechaliśmy na teren wroga i wygraliśmy mecz. Mówię, przeżycie do końca życia zapamiętane i miło się wraca do takich chwil, bo na pewno coś pięknego. Awans do ekstraklasy, bo to też był taki moment, myślę, że istotny. Zaczynałeś w Lechii grę, jak jeszcze graliście w drugiej lidze i później przyszedł ten 2008 rok. Jakie to było uczucie dla ciebie, ale też dla was jako do drużyny, że wchodzicie do tej najwyższej klasy rozgrywkowej i nagle zmienia się trochę ta rzeczywistość w klubie? Na pewno, no pierwsza liga ekstraklasa to nie była ziemia, tak? Cała otoczka, poziom ligi na pewno... Ja troszeczkę wcześniej byłem w ekstraklasie, jak byłem jeszcze w Lechu Poznań, trochę zagrałem tych mecze, ale mówię, na pewno to było też takie fajne, bo ja tą cegiełkę, można powiedzieć, dołożyłem te ostatnie pół roku przed awansem, gdzie byłem w dobrej formie i byłem czynnym uczestnikiem tego awansu. Ja mówiłem o splendorze, że o moje nazwisko dopiero po tych derbach, można powiedzieć, tak wypłynęło na szersze horyzonty. Awans do ekstraklasy na pewno jest to coś fajnego, bo nie jest łatwo zrobić awans z pierwszej ligi do ekstraklasy. Mieliśmy wtedy zespół, można powiedzieć, bardzo doświadczony, tak? Bardzo doświadczony i piłkarsko na tą ligę mieliśmy naprawdę dobry. I myślę, że klucz do tego wszystkiego była atmosfera w szatni. Atmosfera w szatni była taka, można powiedzieć, bardziej rodzinna. Tam nie było, można powiedzieć, podziałów, tam wszyscy się razem trzymali i szliśmy jeden za drugiego i tak dalej. Była taka więź między nami, że wiadomo było, że nikt nie odpuści i tą atmosferą, myślę, też, bo możesz mieć najlepszy zespół. A jeżeli w szatni coś nie działa, to nic z tego nigdy nie wyjdzie. O jedno i drugie trzeba zawsze pamiętać i w tamtym czasie, oprócz tego, że mieliśmy najlepszy zespół w lidze, to mieliśmy też dobre relacje w szatni i myślę, że to było coś fajnego. No, te drugie pół roku, tak? Runda rewanżowa, to myślę, że była w naszym wykonaniu. Obojętnie, kto by zagrał, to ten wynik zawsze był dla nas pozytywny. Czy wypadałem ja za kartki, czy ktoś inny wskakiwał, zawsze ten wynik był pozytywny. Zdarzały się wpadki, ale myślę, że te pół roku były przed awansem. To było takie naprawdę dobre i w moim wykonaniu zespołu, no myślę, że ten mecz pucharowy, Pucharu Polski, to jest z Górnikiem Zabrze, to było w tym sezonie, gdzie pokonaliśmy zespół z ekstraklasy, też nam wspomogło i wspięło nas na wyższy, można powiedzieć, level i zaczęliśmy brnąć do tego, że ta ekstraklasa jest nam dana i żeby za długo nie czekać, tylko postawić kropkę nad i bardzo szybko. Przyszedł wtedy trener Kubicki właśnie do klubu i za jego kadencji tak naprawdę wygrywaliście wszystko. To jest to, o czym mówisz, że ta atmosfera miała taki wpływ, ale też jaką rolę on jako trener właśnie spełnił w tym półroczu przed awansem do ekstraklasy. Czy on był właśnie takim jednym z czynników, które się przyczyniły w dużej mierze do tego awansu? Na pewno, no bo rolą trenera jest też, jak ja to zawsze mówię, nie przeszkadzać. I trener Kubicki był takim typem trenera, który rządził, to on był szefem. Ale też się nie zamykał. On też na dużo rzeczy pozwalał, ale kiedy wiedział, że już ta granica jest przekroczona, to zawsze reagował. Ale to był człowiek, z którym nie można było dyskutować co do składu i tak dalej, ale umiał rozmawiać, wiedział, kiedy pozwolić na więcej, kiedy przystopować i myślę, że to też był taki główny czynnik, gdzie po prostu wszyscy się w szatni dobrze czuli. Nie było takiego dystansu między nami. To był trener taki jak ja, z mojej pamięci.
trener, który nie dyskutował na temat składu. On reagował na bieżąco i nie tłumaczył się, dlaczego ten gra, dlaczego tamten gra. I to był trener, który, pamiętam, że zawsze bronił zespół przed mediami. Nie? To nie było takiego czegoś, że dostawał trudne pytanie od dziennikarzy i mówił, a dlaczego ten grał, dlaczego tamten grał. U niego nie było takiej. On zawsze, jak już wszystko rozwiązywał w szatni, nic nie wychodziło do mediów i zawsze, pamiętam, stał za zawodnikami, tak? Można mówić, tam jeden trener ma lepszy warsztat, drugi gorszy, ale tu wynik. W drużynach seniorskich się liczy wynik. W takich zespołach, gdzie Lechia liczy się wynik, obojętnie jakim stylem awansujesz, to każdy będzie mówił o tobie pozytywne rzeczy. Także na pewno trener Kubicki był architektem tego, bo przejął nas w trudnej sytuacji. Byliśmy na dole tabeli w pierwszej lidze, a później szliśmy tylko w górę. Ale to jeszcze podpytam o tą rundę właśnie w twoim wykonaniu, bo tam strzeliłeś bodajże 10 bramek chyba w całej rundzie. Media właśnie wówczas też porównywały cię nawet do Lewandowskiego. Tam trener Michniewicz nawet się wypowiadał, że zna ciebie, że jesteś dobrym zawodnikiem. Czy docierały wtedy do ciebie właśnie takie głosy, że jesteś jednym z lepszych napastników wtedy w kraju, czy jednak skupiałeś się na swojej robocie? I jak na to też z perspektywy czasu właśnie patrzysz? Może powiem tak, ja zawsze byłem takim człowiekiem, który wiedział, że ma duże braki. Też nie afiszował się z tym, że jest wybitnym zawodnikiem i tak dalej. Miałem swoje atuty, które, jeżeli byłem dobrze przygotowany fizycznie, to pokazywałem na boisku w tamtym okresie. Byłem bardzo dobrze przygotowany i fizycznie, i piłkarsko też to wszystko zgrało i naprawdę dobrze się czułem i nie uważałem się za jednego z lepszych napastników, bo to zawsze wszystko zależy od punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jeden trener powie, że ten ma to lepsze, drugi ten trener, że to ma lepsze, dlatego nigdy się nie uważałem za najlepszego. Wiadomo, ja zawsze mówię, na boisko się wchodzi z pokorą, ale też z pewnością siebie, że te się umiejętności się posiada, tak? Ja byłem pewny siebie w tamtym okresie, czułem się silny, dlatego na pewno te umiejętności, myślę, że na poziom pierwszej ligi wtedy byłem wyróżniającym się zawodnikiem, ale też nie bujałem w obłokach, mówiąc, że jestem jednym z lepszych napastników w tamtym okresie w Polsce, bo tak by nie było, tak? Było dużo wybitniejszych napastników ode mnie. W tamtym okresie na pewno byłem w dobrej formie i mam do dzisiaj tą pamiątkę, kiedy brałem ślub z moją żoną. Dostałem taką pamiątkę na ślub z całej mojej, można powiedzieć, wtedy jeszcze kariery czy przygody i było tak wycinek od rodziców z gazety dostałem, gdzie było to porównanie Lewandowskiego i buzało. Ostatnio się natknąłem gdzieś w internecie, ktoś mi podesłał, że co się stało z tymi zawodnikami, czyli porównanie Buzały i Lewandowskiego, a te drogi inaczej poszły, ale ja mówię, ja nie żałuję tego, ani też nikomu nie zazdroszczę, widocznie tak musiało być, ale to fajne, jest takie coś, jak cię porównują po latach, możesz sobie zobaczyć, że Lewy dzisiaj gra w Bayernie, jest najlepszym zawodnikiem na świecie, a kiedyś nas razem porównywali, tak? Ale to fajne, miły w gazetach, ale mówię, trzeba było pracować. Ja byłem typem też pracusia na boisku, tak? Nie byłem zawodnikiem, który czekał tylko na okazję. Ja dużo pracowałem w tamtym okresie dla zespołu i myślę, że to też zostało docenione przez kibiców. Ja czułem, że oni nie mówili dosadnie tylko i o moich umiejętnościach, ale też o serduchu, tak? A ja to serducho zawsze miałem i nigdy go nie zabrakło na boisku. I to serducho też przekuło się na statystyki twoje, bo rozegrałeś w Lechii 134 spotkania łącznie, w których zdobyłeś właśnie 30 bramek, 10 asyst, łącznie ponad 8 tysięcy minut na boisku właśnie zaliczyłeś. I to, co też na początku naszej rozmowy wspomniałeś, że to był klub, w którym piłkarsko najwięcej jakby osiągnąłeś. Czy z perspektywy czasu teraz, jak tak sobie myślisz, czy ten czas w Lechii rzeczywiście był dla ciebie takim najważniejszym czasem w tej piłkarskiej karierze? Na pewno tak, bo ja jako piłkarz, można powiedzieć, dorastałem w tej Lechii i dojrzałem tak piłkarsko i ja zawsze będę mówił, że po prostu w Lechii to był taki okres, gdzie moja forma, moje nazwisko,
poszło w górę, nie ma co ukrywać. No, na dzień dzisiejszy wszystko, co w Ekstraklasie, no może nie wszystko, ale w 80% to zrobiłem w Lechii, tak? I nie ma co ukrywać, tu byłem przez wiele lat podstawowym zawodnikiem. U każdego trenera przeważnie zaczynałem w pierwszym składzie, także nie tylko w cudzysłowie ta otoczka kibiców, ale też każdy trener w jakimś sensie mnie cenił za umiejętności, za to, jaki jestem. A czy ja utrzymałem tą podstawową jedenastkę u każdego z trenerów, to jest druga para koloszy, bo to wszystko ode mnie zależało. Myślę, że to jest klub, który dał mi wszystko, ale ja też mu dużo dałem. To nie było tak tylko, że z jednej strony ja dostałem, a nic temu klubowi nie dałem, bo na pewno dałem dużo i cieszę się, że z dwóch stron to się dotarło i ja mógłbym się cieszyć, że byłem w dużym klubie jak na poziom Polski i kibice mogli się cieszyć, że ja też byłem częścią, bo pomogłem im i zapisałem się w jakimś sensie historii, że ten klub jeszcze się rozwinął. Miałeś właśnie z Lechią przecież jakby dwie przygody, można powiedzieć, bo w 2011 roku poszłeś do bodajże Bełchatowa, później w 2013 wracasz i takie jedno z moich w ogóle pierwszych wspomnień, jak myślę sobie Paweł Buza, to bramka na Legii w 2013 roku, jeszcze wtedy Duszan Kuciak właśnie bronił bramki Legii. Jakie to jest uczucie, jak zawodnik strzela przy Łazienkowskiej i taki klub jak Lechia, który wtedy nie miał jakichś wielkich w sumie sukcesów, jak na tamten czas, nagle walczy o lidera tabeli? Na pewno tak. To też było dużo młodych zawodników w tamtym czasie, bo przyszedł trener, ja przychodziłem za trenera Kaczmarka i było już wprowadzanych dużo młodych chłopaków. Później, jeżeli chodzi, przyszedł trener Probierz, to też coraz więcej tych młodych zawodników. Byliśmy średnim zespołem w lidze, ale przez te wszystkie otoczkę i tak dalej, trenera Probierza, który był numer jeden w zespole i tak dalej, umieliśmy się razem skonsolidować i oprócz tego, że byli młodzi chłopacy, czy Przemek Frankowski, czy Paweł Dawidowicz, umieliśmy tą swoją solidną grą wygrywać takie mecze jak na Legii i te pierwsze mecze za trenera Probierza na pewno były imponujące, bo chyba przez 8 meczy nie przegraliśmy, także no graliśmy o lidera, pamiętam chyba z Górnikiem Zabrze, gdzie przyszło ponad 24 czy 5 tysięcy, gdzie to było nie był jakiś topowy zespół, tak, na dzień dzisiejszy porównując finanse i tak dalej, no to dzisiaj Lechia troszeczkę wyżej stoi, może sobie na więcej pozwolić, a wtedy w tamtym czasie na pewno graliśmy solidnie, ten początek był piorunujący i myślę, że zaskoczenie było dla każdego, ale ja bym wrócił troszeczkę wcześniej, myślę, że to też kolejny taki impuls, to był mecz z Barceloną, tak, gdzie każdy mówi, no to sparing i tak dalej, wszyscy nie przyjechali, ale tam byli wybitne postacie i my remisując tą Barceloną też dostaliśmy takiego kopa pozytywnego, że jednak w tym składzie osobowym z trenerem Probierza możemy coś zwojować w tej lidze i koniec końców trenera Probierza nie było, a skończyliśmy na czwartym miejscu w lidze i myślę, że to też jest już był duży sukces, choć już po tym okresie zimowym dużo było transferów, tak? To nie do końca można powiedzieć było to, co na początku, ale też fajne przeżycie i mecz z Krakowią, też było dużo ludzi, gdzie wygraliśmy. Też fajnie graliśmy, bo graliśmy w miarę widowiskowo i fajnie to się oglądało, dlatego też myślę, że raz, było dużo młodych chłopaków, dużo chłopaków z okolicy, z Pomorza można powiedzieć. Byliśmy takim stabilnym klubem i dlatego myślę też kibice przychodzili, bo oni mieli z kim się utożsamiać, bo był Przemek Frankowski, czy był Marcin Pietrowski, czy był Mateusz Bąk, Piotrek Wiśniewski, to byli ludzie stąd. Jarek Wieniuk wrócił, było dużo chłopaków, którzy było stąd, którzy się tutaj wychowali. Myślę, że my dotarliśmy do tych kibiców tą grą i dlatego tyle tych kibiców przychodziło. Teraz jest troszeczkę inaczej, ale nie mnie to oceniać. Jeszcze właśnie o tym sierpniu 2013 trochę popytam, bo to był rzeczywiście taki czas, gdzie też ty miałeś chyba serię, że 3 mecze z rzędu strzeliłeś bramkę. Była ta Krakowia, była ta Legia, była też Jagiellonia i ci kibice. Czy
według ciebie ten właśnie początek tamtej rundy, tamtego sezonu był takim najlepszym czasem sportowo, jaki ty przeżyłeś w Lechii jako drużyna? Czy jednak ciężko też to wszystko porównywać? No i był też taki moment za trenera Kafarskiego, nie można o tym zapominać. Też wygrywaliśmy na Legii, pamiętam 3-0. Też piłkarsko wyglądaliśmy, czy ja, czy zespół, wyglądaliśmy naprawdę bardzo dobrze. W tym okresie może nie było aż tyle jakości, co wtedy za trenera Kaczmarka, ale też były wyniki, też było dużo kibiców. No i w wcześniejszym tym momencie za trenera Kafarskiego byliśmy u siebie w domu, w cudzysłowie, tak? Na Trauguta, później już na stadionie nie było tej atmosfery, co wcześniej, tak? Już gdzieś ci kibice znikali na tym dużym, wielkim, olbrzymie stadionie, a tu jednak było czuć, przychodziło 12 tysięcy, to było czuć, że naprawdę oni są i tak dalej, bo to wszystko się zamykało, w środku się dusiło i ci kibice na pewno dawali dużo rady, dużo razy dawali nam, pomagali, bo były takie mecze z Górnikiem, zawsze pamiętam 5-1 wygrywając, toczyliśmy różne boje naprawdę skuteczne, jeździliśmy na Legię, wygraliśmy 1-0, 3-0, 8-2 bodajże z Krakowią, czy 6-2, przepraszam, też były takie wyniki, gdzie fajnie graliśmy, później się może trochę coś zacięło, ale nigdy nie zeszliśmy za trenera Kafarskiego z tej, można powiedzieć, dewizy, że gramy fajny, ofensywny futbol, każdy wtedy nas chwalił, że graliśmy fajnie w piłkę. Myślę, że to też był taki okres, gdzie Lechia była fajnie odbierana przez kibiców czy przez ekspertów jako drużyna. Ja też byłem w jakimś sensie tam doceniany. Było dużo, dużo fajnych też innych piłkarzy, którzy też później zapisali się w historii Lechii. Dlatego no mówię, te dwa okresy w Ekstraklasie myślę, że to były takie najlepsze dla mnie i dla zespołu. Jeszcze o ten mecz z Barceloną podpytam, jak to uczucie dla was jako zespołu, dla ciebie jako zawodnika, że wychodzisz na boisko, drużyna ekstraklasowa nagle mierzy się w tamtym czasie z drużyną, która w Europie chyba była jedną z lepszych drużyn i nagle gracie przeciwko Neymarowi czy Messiemu. Ja miałem to szczęście, że ten mecz przełożyli o 2 tygodnie. Pamiętam, chyba trener Wilanowa zachorował i ten mecz został o 2 tygodnie przesunięty. Ja bodajże w pierwszym terminie bym nie zagrał, miałem naciągnięty mięsień dwugłowy, czekała mnie tam 10 dni przerwy. Na szczęście mecz został przełożony, miałem chociaż możliwość pierwsze 20 minut zagrać, gdzie tam z trenerem miałem to ustalone, że tylko zagram 20 minut, bo wracałem po kontuzji. Duże przeżycie, bo stajesz naprzeciwko jednej z najlepszych drużyn na świecie raz. I przede wszystkim na jednym z najlepszego w tamtym okresie, najlepszym zawodnikiem świata, tak? I mierzysz się z nim na jednym boisku i myślę, że mało procent zawodników z Ligi Polskiej kiedykolwiek będzie miał okazję zagrać przeciwko Messiemu i Barcelonie, dlatego też kolejny punkt jest taki, gdzie ja sobie zapiszę, że mogłem uczestniczyć w tak fajnym widowisku. Kolejny aspekt, wchodzimy na stadion, jest 38 tysięcy ludzi. 36 tysięcy ludzi jest za Barceloną, a 2 tysiące tylko za Lechią, dlatego no, graliśmy u siebie, a byliśmy tak jakby na wyjeździe. Także w tamtym momencie no, Barcelona, kibice, fan kluby w Polsce zrobiły super atmosferę i czuć było, bo można powiedzieć, że pierwszy raz grałem przy takiej publiczności. Grałem przy 20 tysiącach, tu było prawie 40 i to robiło już wrażenie, tak? Wiadomo, że to nie byli nasi kibice, bo wtedy to miasto organizowało, nie klub i inaczej to wyglądało, nie było jakiejś zorganizowanej grupy kibicowskiej i to Barcelona miała takie fan kluby, gdzie ten doping był większy niż nasz, ale na pewno przeżycie, fajne rozmowa w szatni była przed meczem, jak była odprawa, to się zawsze śmialiśmy, bo trener Probierz rozpisywał stałe fragmenty gry. I to tak może śmiesznie zabrzmiało i to nas rozluźniło. Trener Probierz mówi w stałym fragmencie i Adam Pazio kryjesz Messiego, tak? I to tak każdy wybuch śmiechem wtedy w szatni, bo coś niecodziennego, tak? Adam Pazio kryje Messiego, bo nikt to był. Nie mówię, że teraz się śmieję z Adama, tylko to fajnie tak zabrzmiało, że jesteśmy w tej szarej rzeczywistości ekstraklasy, a raptem mierzymy się z takim tuzem jak Barcelona i Messi i trener rozpisuje, kto kogo kryje indywidualnie i to było na pewno też fajne przeżycie.
dla nas i mówię, dodał później kopa, że ten początek ligi, można powiedzieć, do 10. kolejki był na pewno, też nam pomogło i te wyniki na pewno było tym spowodowane, że ten mecz Barcelony tak się ułożył, a nie inaczej. To są właśnie takie smaczki z szatni, o których teraz trochę rozmawiamy. No De Leo też ma bardzo fajną pamiątkę z tamtego spotkania. Później zazdrościliście mu trochę tej koszulki? Ja do dzisiaj pamiętam, że my staliśmy tam pod szatnią i Barcelony i czy chcieliśmy zdjęcie, czy koszulkę. I to tak komicznie wyglądało z perspektywy czasu, ale ja wtedy się tego nie wstydziłem, że chciałem tam zrobić zdjęcie. No, w tamtym momencie te gwiazdy nie były dostępne i tak dalej. Ja żadnej pamiątki z tego nie mam oprócz meczu, który można obejrzeć, czy tam zdjęcie z Adrianą miałem. Aż takiej pamiątki większej nie mam jak De Leo, ale no to fajne przeżycie, bo bodajże jeszcze Piotr Grzelczak, ten zawodnik, chyba nie wiem czy Batra, przyszedł jakiś młody zawodnik z Barcelony do niego i sam poprosił Piotrka Grzelczaka o koszulkę. To też było coś symbolicznego, że zawodnik Barcelony sam przyszedł pod szatnię i żeby się z Grzelem wymienić koszulkę, czyli no docenili nasz zespół w tym momencie, w którym graliśmy i to było też na pewno fajne. Teraz troszeczkę ogólnie o tej szatni w Lechii, bo w twoich słowach ciągle się przewija to słowo rodzinna atmosfera. Czy do dzisiaj też masz kontakt z właśnie kimś, z jakimś zawodnikiem z tamtego czasu gry w Lechii? Czy do dzisiaj właśnie jesteście taką tą rodziną? Oj, to tak w piłce to tak nie działa. No, ja powiem wam szczerze, że tak nie działa. Ja się śmieję, że jak jesteś na karuzeli, to masz mnóstwo kolegów piłkarskich, jak jesteś na karuzeli. Ja mam jednego przyjaciela, Karola Piątka, z którym razem pracuję, jesteśmy rodziną, można powiedzieć, to jest jedyny człowiek, z którym ja na co dzień mam kontakt i jesteśmy blisko, bo pracujemy razem w akademii. To nie jest tak, że mam i skłamałbym, jeżeli bym powiedział, że mam kontakt, ale w życiu piłkarza tak jest, że jak się pewien etap kończy, to później każdy idzie swoją ścieżką w cudzysłowie i ten kontakt jest ograniczony. Każdy ma swoje życie, swoje rodziny. Każdy gdzie indziej w innym miejscu Polski pracuje czy zajmuje się czymś innym. Ale to nie jest tak, że jak się spotkamy, to nie mamy tematów do rozmów, bo mamy. Ostatnio na turnieju w Starogardzie byłem z dzieciaczkami, spotkałem się z Piotrkiem Wiśniewskim, który wręczył moim dzieciaczkom medale. To se porozmawialiśmy z Krzysiem Bąkiem, trochę mam kontakt, a tak to my, na pewno jak się spotkamy, to z kimś tam porozmawiamy, czy jak byliśmy na meczu, gramy dla świętej pamięci Szuta, to też było kilku kolegów, z którym się spotkali, byliśmy w szatni wtedy, w tamtym czasie, ale no takiego bliskiego jakiegoś kontaktu nie mam, choć no czy to z mojej winy, czy z winy kolegów, no każdy z nas ma jakieś tam swoje życie i też nie chcę ingerować w innych życie. Ja też mam dużo pracy i nie jestem ani obrażony, że nie mam kontaktu. No, to jest przyjemne. Wiem, że jak się spotkamy, to zawsze będziemy mieli tematy do rozmów, ale mówię, no tak piłka ewoluuje, każdy ma swoje życie po skończeniu kariery i też nie ma czasem co przeszkadzać i truć głowy. Sam wiem po sobie, że czasem nie mam czasu nawet rozmawiać przez telefon, bo jestem zalatany, tu trening, tu rodzina, córka, ma 2 latka, które się urodziła, też trzeba jej poświęcić czasu, także no trochę tego czasu jest mniej, ale to jest normalne, że człowiek kończy grać w piłkę, to już tak te kontakty nie są zawiłe, bo mówię, każdy ma swoje życie. Właśnie już zamykając ten wątek Lechii, później też zostałeś zawodnikiem Górnika Łęczna, z notabenem gramy w ten weekend. I właśnie jak się potoczyły te twoje losy już po tej Lechii, po odejściu z białozielonej drużyny. No i właśnie, bo teraz też powiedziałeś, że masz dużo pracy. Więc jak to wszystko w późniejszych latach przebiegało, jak to wygląda w twoim przypadku dzisiaj, co robisz na co dzień? Ja powiem tak, po Lechii to już był temat, można powiedzieć, coraz bliżej skończenia kariery. Ja już nie byłem tym zawodnikiem, co wcześniej. Ja zawsze mówię, że każdy jest kowalem swojego losu i może jakbym był w lepszej formie, kontuzji bym nie miał, to bym umiał sobie wywalczyć skład czy w Łęcznej, czy w Bytowie. Tak nie było, do nikogo nie mam urazy, ani nie jestem obrażony.
widocznie mój w cudzysłowie prime już minął i trzeba było decydować, czy się chce grać w niższych ligach, czy zająć się czymś, gdzie co będzie zbudowane na lata, i podjąłem decyzję, kończę granie i zajmę się trenerką. Już w Łęcznej, jak byłem daleko od składu, klub wysyłał mi na treningi z dziećmi i tak tego bakcyla złapałem. A później, przychodząc tutaj do Luzina, no, zdecydowaliśmy się wybudować z Karolem boisko, założyć akademię, razem pracując, i tak to wygląda do dzisiaj. No, tej pracy jest trochę. No, praca trenera jest przede wszystkim taka, że trzeba mieć duże cierpliwości i czekać na ten moment. Trzeba mieć duże zaufanie do samego siebie, ale też do dzieciaków, żeby się rozwijali przede wszystkim, i prowadzę też treningi indywidualne, tego trochę jest. No, praca polega przede wszystkim popołudniami, tak? Ja można powiedzieć, w ciągu dnia do tej 14 godziny jestem w domu, ale później już mnie nie ma. Do tej 21 można powiedzieć, cały czas jestem na boisku, cały czas trenuję z różnymi rocznikami, w weekendy mecze, także no, czasem się śmieję, że jestem mniej w domu niż się grałem w piłkę zawodową, ale to myślę, że to jest normalne, nie jestem pierwszy. Lubię to, sprawia mi to przyjemność i oby jak najdłużej mi to sprawiało przyjemność. Ostatnio też ukończyłem kurs UEFA, chcę się też rozwijać. Na razie dzieci i młodzież mi wystarcza, nie chciałbym mieć wyżej, ale zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Czy to trenowanie właśnie młodego pokolenia piłkarskiego daje taką samą radość, jak samo granie w piłkę te przed laty? Bardziej stresujące, bo człowiek jak wychodzi na boisko, to jest łatwiej niż jak człowiek stoi z boku i musi reagować na to, jak albo inaczej, nie masz już wpływu na boisku, jak jesteś z boku, mecz się zaczął, to ja jako trener nie mam wpływu na to, w cudzysłowie, jak dany zawodnik się zachowa, mogę to korygować, ale przede wszystkim no, nie jesteś w stanie pomóc fizycznie dzieciakom. Na pewno trudniejsze, bardziej stresujące praca z dziećmi jest, bo piłkarzem jest się łatwiej. Wychodzisz na boisko, wiesz, co masz robić i wszystko zależne jest od ciebie, w cudzysłowie, a na jako trener no, musisz tak przygotować zespół, żeby dobrze funkcjonował, a wiesz z drugiej strony, że nie możesz wejść na boisko i im nie pomożesz, także. Ale na dzień dzisiejszy sprawiam to satysfakcję, lubię. Fajnie jest to u dzieci właśnie, że dzieci robią to na 100%, robią to z serducha i to jest takie naturalne. I wtedy czujesz tą satysfakcję, jeżeli dzieciak się rozwija. Jeżeli tego nie ma, no to widocznie nie nadaje się do trenerki, tak? Ja czuję satysfakcję z tego, widzę, jak dzieci się rozwijają. To jest dla mnie splendor. Nie splendorem, czy ja będę miał dobre wyniki z zespołem. Splendor jest dla mnie, jeżeli chłopcy się będą u mnie rozwijać i pójdą w świat w przyszłości. To jest najważniejsze dla mnie, bo sam jak młody chłopak byłem z małej miejscowości, poszedłem do większego klubu i też mi to umożliwiono i też chcę, żeby taką ścieżkę miały dzieci z Luzina, że po prostu rozwój, tak? Żeby osiągnęły takie umiejętności, że zaprosi ich lepszy klub i ja będę miał z tego satysfakcję, że ten chłopak u mnie się rozwinął i osiąga sukcesy gdzie indziej. A co tak ty od siebie chciałbyś im dać, żeby oni się od ciebie uczyli? Czy to właśnie to serducho, czy może jakieś umiejętności? Ciężko powiedzieć, bo dzisiaj trochę generacja piłkarzy jest inna. Na pewno ja jestem trenerem, praktykiem, wychodzę na boisko i też nie stoję, nie mówię, co mają tylko robić, ale też wchodzę czasem i pokazuję, jak dane ćwiczenie, czy dane przyjęcie, dane zagranie ma wyglądać. Przede wszystkim dzieciaki są wzrokowcami. Jeżeli wejdziesz na te boisko, pokażesz dany element, to dzieciak szybciej reaguje, szybciej może przyswoić do głowy. Jestem takim trenerem, który no, dużo przekazuje w praktyce, można powiedzieć, i trochę chcę zaszczepić, nie ma co ukrywać mój charakterek, tak? Nawet teraz trenuję dzieci, myślę o rozwoju, ale mam nutkę w sobie tego starego buzały, który chciałby cały czas wygrywać, chciałby doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie każdy z chłopaków ma troszeczkę namiastki ode mnie, czyli tego charakterku, żeby się nie poddawać, czy... Ja zawsze się śmieję, mówię chłopakom, że jakbym w ich wieku, to czy straciłem bramkę?
to padałem, wstawałem i jeszcze raz padałem i jeszcze raz wstawałem i chciałbym troszeczkę tej namiastki, żeby chłopacy mieli, tak, żeby dzieciaczki miały tego charakterku, że obojętnie co się dzieje, trzeba wstawać i trzeba walczyć dalej, w cudzysłowie walczyć, trzeba, nie można się poddawać, że zawsze jest inne wyjście, nie zawsze tylko a dobra, przegramy, nic się nie dzieje, tylko właśnie nie, spróbuj troszeczkę tej namiastki charakterku, będzie ci później łatwiej nawet w życiu. Zawsze im powtarzam, że jeżeli umiesz rywalizować na boisku, nawet nie będą grać, grając zawodowo w przyszłości, a będziesz pracował, będziesz umiał rywalizować w pracy na dane stanowisko, żebyś chciał zostać, będąc kierownikiem, będziesz chciał zostać dyrektorem w jakiejś firmie, to będziesz umiał rywalizować, będziesz umiał podejmować ryzyko, byś umiał wytrzymywać psychicznie. Tak samo jest na boisku. No jeżeli umiesz rywalizować na boisku, będzie ci łatwiej w życiu. Będziesz umiał otwierać inne drogi, będziesz umiał podejmować dobre decyzje przez to, że będziesz umiał rywalizować, że po prostu cały czas będziesz wiedział, że żeby dążyć do jak najlepszego wyniku i najlepszego rozwoju, a nie tylko, a będzie jak będzie. To też pokazuje, że właśnie charakter jest istotny właśnie w piłce nożnej i w szkoleniu młodzieży. I tak brnąc już do końca naszej rozmowy, jeszcze chciałam zahaczyć troszeczkę o samą Lechię, ale co się dzieje teraz? Czy śledzisz w ogóle mecze Lechii w tej chwili? I jak myślisz, stać ich w tym sezonie na te czwarte miejsce powiedzmy, czy jednak nie? Powiem tak, szczerze, że nie mam kiedy oglądać tych meczów, bo mam do 21 przeważnie treningi. Oglądałem pierwszą połowę meczu z Lechem bodajże i drugą połowę z Wisłą i chyba w złym momencie włączyłem telewizję, bo akurat pierwsza połowa z Lechem nie była za fajna, ale później włączyłem wynik, patrzę 1-0 dla Lechii, na pewno się ucieszyłem, choć pierwsza połowa nie wskazywała na to, że będzie 1-0 dla Lechii. Z Wisłą w drugiej połowie prowadzili, a to Wisła była lepszym zespołem. Powiem tak, chciałbym, bo jestem zawsze serduchem za Lechem i tak dalej. No ale na dzień dzisiejszy jest doborowe towarzystwo, jest Lech, jest Pogoń, jest Raków. Jeszcze parę zespołów może się włączyć. Życzyłbym, żeby sobie, żeby te czwarte miejsce byli w stanie osiągnąć, ale czy tak będzie, czy skończą na pudło, muszą zacząć wygrywać. Ostatnio są delikatnie w dołku i te punkty trzeba zbierać, bo zaraz parę zespołów odjedzie i już trzeba będzie troszeczkę na nich z góry spoglądać i kurczę, coś tam nie wyszło. Na pewno niby potencjał zespołu jest, bo mają fajnych, dużo fajnych piłkarskich zawodników, ale trzeba to przekuć na boisko. Początek był ok, a teraz wpadła w Lechia w taki dołek. No życzyłbym, bo nie, zawsze się cieszę ze szczęścia innych, życzyłbym sobie, żeby Lechia była jak najwyżej. Ale mówię, no na dzień dzisiejszy jest liga tak wyrównana, tak zróżnicowana. Kiedyś w moich czasach, jak graliśmy z Wisłą Kasperczaka, czy z Legią trenera Urbana, wtedy wygraliśmy 1-0, ale były 3-4 zespoły topowe, z którym ciężko było wygrać nawet tym średniakom. A dzisiaj pierwszy zespół może przegrać z ostatnim miejscem i dzisiaj ta liga jest troszeczkę inna, a to ze względu na to, że dzisiaj młodzi piłkarze mają łatwiej wyjechać za granicę. Kiedyś jak młody piłkarz się wyróżniał, to szedł do najlepszego klubu w Polsce, a dzisiaj młody piłkarz, który się wyróżnia w ekstraklasie, dajmy na to z 8-7 zespoła w lidze, już wyjeżdża za granicę do lepszego klubu, tak? I tym się różni, że ta liga, że nie ma 3-4 zespołów topowych, którzy uciekają wszystkim, tylko jest więcej zespołów wyrównanych, gdzie ta gra jest inna i może w tych czasach, co ja byłem, było więcej gwiazd. W ekstraklasie takich pełną gębą, czy w Lechii był Traore, czy później był Matsui, ja grałem z takimi piłkarzami jak Rejs czy Świerczewski, no to były takie nazwiska, czy Łukasz Surma, tak? No dzisiaj już tych nazwisk nie ma, więcej jest młodzieży i tak dalej i dlatego też tych zespołów takich topowych w Polsce nie ma i nie jesteśmy w stanie później w Europie nic zadziałać, tak? Życzyłbym Lechii, żeby była jak najwyżej. Nie będę się
tutaj wygłupiał i mówił, że oglądam ligę, wiem jak grałem i tak dalej. Nie chcę kłamać, bo rzadko kiedy oglądam. Jak mam okazję, to tak jak wam mówiłem, gdzieś pół meczu czy coś obejrzę. Też nie chciałbym wyrokować, czy będzie lepiej, czy nie, bo nie siedzę, nie jestem blisko Lechii, nie mam kontaktu z chłopakami z szatni, nie wiem jak to wygląda, dlatego też nie chciałbym mówić, czy to pójdzie w górę, czy po prostu trzeba będzie się przyzwyczaić do tego, w jakim teraz jesteśmy miejscu, czyli Lechia na takim miejscu tabeli, czy to pójdzie lepiej, czy gorzej, no, ciężko mi stwierdzić. Ale życzysz Lechii właśnie jak najwyższej pozycji, to ostatnie pytanie, czego my możemy z kolei życzyć tobie, Pawłowi Buzale, w tej chwili? Na dzień dzisiejszy zdrowia, rodziny przede wszystkim i satysfakcji z pracy i z życia. Nic więcej mi nie potrzeba, nie potrzebuję jakiejś tam pomocy, sam sobie poradzę w życiu, zawsze mówię zdrowie najważniejsze, a w życiu ja zawsze ciężko pracowałem, czy grając w piłkę, czy teraz jako trener ciężko pracuję. Wiem, że to jest ciężka praca, dlatego no, będzie zdrowie, to sobie poradzę. I tym akcentem kończymy naszą rozmowę i dziękujemy za ten poświęcony czas. Ja też dziękuję i pozdrawiam wszystkich kibiców Lechii Gdańsk.